No i witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Cats Eater, tutaj jest w Shadow World. No i zaczniemy może od takiej misji, na której żeśmy skoczyli, czyli Wexstone, gdzie to jest pierwsza misja w terenie. Zaczynajmy. Trzeba zejść na dół do Hanhadu, czy czego się to, czy jak tam się to nazywa. Czyli tu, teraz tędy. No i wchodzimy sobie tutaj i jedziemy. Będzie to pierwsza misja nasza w terenie, także musimy być bardzo przygotowani, musimy być bardzo ostrożni. My apologies, Fran. I simply have a great deal of confidence in them. I wish to see their talents firsthand. Yes, of course. Well, I hope they live up to your expectations, Captain. Good luck. Good, you're here. Cadet Second Class Nana Kozuki, reporting for duty in the Blood Special Forces Unit, sir! I'm so super proud to be here! Welcome to Blood. I am Captain Julius Visconti. Now, without further ado, let's begin your field training. What? Look out there. Those are the beasts that threaten the future of the human race. The Aragami. How you slay them is of no concern, but do not halt until they stop breathing. Understood? Wait, you mean we're fighting Aragami, like, right now? Like, for real? Indeed, Cadet. You would learn little if you never fought in a real battlefield. Simply do all that I know you can, and those monsters will pose no threat. All right? Oczywiście, żaden problem. Zgnoimy bez żadnego problemu te nuby. Ugryzł go w rękę, czy złapał go, czy jak? To wyglądało, jakby ten wgryzł mu się w rękę. No, no. Humanity has faced enemies since ancient times. Humanity has always prevailed. I know we do not have sharp fangs and rending claws to face off against our foes. But we have gifts they do not possess. Strategy, unity, cooperation. And most of all, the strength of will that binds us together. Willpower is the fiercest weapon. Our fiercest weapon. Never forget that. It's time. Forward! No dobra, to lecimy. Czas im troszkę tak, no, wklepać, jeżeli mam być w... mówić wprost, jeżeli mam być 4. Zobacz, przed mieszem nie ma najmniejszych szans. Patrzcie, patrzcie. Uwaga, sniper mode, pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Prawie. Chodź tu. Chodź tu, wracaj tu. Wracaj. A, ale się wyżali. Patrzcie, o, skończyła nacisnąć. Posiłki im przyszły. Dobra. Teraz. Pyk. I... Niech po prostu nie chce mi się do nich chodzić. Niech oni sami do mnie przyjdą. Poszło. Trzeba pamiętać po prostu, żeby z nich pozbierać trochę dropa, bo drop zawsze jest dobry. Nie. Czy może inne ciało, ale nie do nas. To była nasza pierwsza misja w terenie. Powiem, że taka dosyć prosta, więc no, nie było za bardzo nawet czy się popisać. Pochodźmy teraz tutaj po okolicy i pozbierajmy trochę dropa. Przyda nam się do skraftowania lepszego eku. No, jak to właśnie bywa w takich grach, że trzeba zbierać eku, trzeba pozbierać z potworów, grzebać w ich flakach, a później z tego, co nam wypadnie z nich, kraftujemy sobie lepsze rzeczy, żeby jeszcze lepsze potwory bić, jeszcze lepsze rzeczy z nich wyciągać i tak dalej, i tak dalej. To są te wzmocnienia do broni.
wzmocnienie do tarczy, elevate credits up, intimidation effect, devil body grabs, nic ciekawego. No, finish your hand and influence through the case, if the amperage is 0, if the amperage is 0, the card will link out, and if you only just have, you will fail the mission. I have just participated in missions, receive a PAP, can you use to spend some abilities? Dobra, to wiem, to tym się później zajmiemy całkowicie. Cadets, you've done well today. This is an ideal opportunity to demonstrate the abilities you are to awaken. Lamus, chwali pięta. Wow, so awesome! I focused that willpower to execute a blood art. Stand fast! What's a blood art? A talent that can shift the very tide of battle in your favor. Blood arts are innate skills, forged of the fire in your veins. Chwali pięta. That was a blood art. This power within us will constantly develop and strengthen as we do. With it, we can face any Aragami. Always remember that this is a part of you. Nothing can stand against it. No to nieźle, ja ci muszę powiedzieć, naprawdę szacunek. Ja to jak pokazywać przed początkującymi, jaki to ja jestem, OP. W sumie też bym tak zrobił, gdybym miał takie mocne, ale dobra. Dobra. Restore pills, nie jestem niczego na razie potrzebne. Proszę, następną misję. Doktor Rachel chce z nami pogadać, Rachela. Udajmy się tam do niej i zobaczmy, czego ona na nas chce. You have already completed your first mission, you have done very well. I see great potential, you know, I'm sure you will soon gain your power blood and blood arts. Blah, blah, I will give my best. Haha, I'm sure you will. I look forward to the day that your blood power is awake and the blood power lives within all members of blood. I wonder what ability will blossom with you. Okay, teraz to clear. Teraz do Fran. Before you venture out into the combat, make sure you hit well, okay. You can check out the damage. Zawracają tylko głowę. Tak nic nie mogę zrobić i tak. Tam za mało pedałów. Are you ready? 100%. Alright then, please request your mission. Standard mission, difficulty 1, line of valets. Dobra, bierzmy sobie wsparcie, no to niech będzie, o mał, ale mamy wybór, nie, szacunek. Moc, M, O, C. Nieźle, nie, naprawdę. Mamy 3 sloty i 3 ludzi do wyboru, no muszę się zastanowić, kogo wsiąść. Tu jest jeden. Ja tam nic nie mam. Najpierw wywalimy tego po prawej. I pozbieramy drapa, to jest ważne. Night Hallow has been defeated. Try it, rubber. Tu był rar. Znaczy rar, i ten. Drop. Sparkstone. Dobra. Tutaj są krzoki. Szkoda, że to tylko zdoba, nie może się w nich schować. Chyba, że można, jeszcze tego nie odkryłem. O, ktoś już się zamaskował? Nie, myślałem. Że komputer jest na tyle inteligentny, żeby używać sleep moda. O, właśnie. Pole maskujące. Chyba. Nie wiem, nie ogarnąłem.
Gdzieś coś tu łazi. Wystrzelmy tego. O! Nie mamy amunicji. To zbierajmy dla dropa. Ciągle mam słowo larne. Nie wiem dlaczego. Klas. To jest szmat. Śmierć. Dobra. Cyk, cyk. That was so much banalne. O. Ten Romulus dobrze mówi. To było banalne, potrzebne jest więcej jakiegoś... czegoś bardziej interesującego, bo to jest jakaś jedna wielka pomyłka. Mi się to wydaje, że tutaj nie mam za bardzo co robić. Te stwory są po prostu za proste do pokonania. Za proste. Co poradzić? Trzeba przejść po prostu przez te początki. Tak mniej więcej będzie do chyba końca pierwszego chaptera. La. So glad you're here. My daughter is your biggest fan. Oh, thank you so much. I don't deserve such praise. Come now, miss. Don't be so modest. Miss Yuna, we are truly grateful that you've agreed to help improve Fenrir's public image. It's my pleasure. It's thanks to Fenrir that supplies are getting to those who need them. I'm just proud to help in any way I can. Then how about a concert at our headquarters? Surely having your beauty among them would boost the troops' morale. I'm sorry. Such a generous offer, really. But, I'd rather not leave the Far East right now. Once the food shortage in the satellite bases has been resolved, I'll gladly consider it. Yes, of course. I'll talk with HQ myself and see what can be done. I'll have those outliers fed without delay. That's wonderful. Thank you so much. Come, let's sit and discuss the arrangements. You know, you guys are way too reckless. Always charging in at the Aragami. You gotta stay back. You know, analyze the enemy's movements. Sounds like being a chicken to me. Hey, Nana, getting kind of close there. Oh! So sorry about... What are you kids doing? Miss Yuna, I apologize for this behavior. Please, it's fine. Careful there, you three. You shouldn't be horsing around in the lobby. I know you don't want to disturb our important guests. Right. Sorry, Dr. Leia. It won't happen. My apologies for those rude children. I am ashamed. They're really only good for fighting, you know. I think we lost Romeo. What's with that weird look? Do you not know who that was? That's Yuno Ashihara! O je, to tak jak ta, jak te kozy się śmieją. Her scent lingers on my skin. I won't be taking a shower tonight, that's for sure. Romeo, I think everyone would appreciate it if you kept showering. Chance that was once in a lifetime, a glimpse of Yuno. How do you not get this? All right, well, whatever. To jest dziwne, ale ja nie wnikam. Każdy ma swoje upodobania. Ja już mówiłem o tym chyba w poprzednim odcinku. Każdy ma jakieś swoje dziwactwa i po prostu nie ma co nie ma co na to zwracać uwagi, naprawdę, bo każdy ma jakiś swoje możliwości wyrażania poglądów, swoje właśnie poglądy, swoje upodobania i nikomu z tym nie da zrobić, poradzić ani nic z tych rzeczy, bo po co po prostu? Każdy jest jaki jest i tyle. Dobra, co teraz mamy zrobić?
Dobra, coś trzeba zrobić, żeby misje się odpaliły. To są taktyki, to mnie interesuje. W ogrodzie ktoś siedzi? Nie, w ogrodzie pusto. Na górze ktoś siedzi? W Racheli? Nie, u Racheli jest pusto. Tutaj nie możemy wejść. Co trzeba zrobić, żeby tę następną misję odblokować? Aha, czyli teraz mamy iść na górę. O, idealnie, perfect. Who was Yuno, lacking in the helicopter on her way back to the forest branch? No freaking way! We missed her. Who are you, boy? Oh wait, I remember you are the second term Blood Cadets. I have seen your files. And you, what do you do? Are you Dr. Russia's assistant or something? Introduce yourself. No, well-spoken soldier. Keep your nose clean and you may find a spot in my personal guard. Fire is a complex organization. It's a conservatives like me who keep the peace. Global hunger, India, long, young upstarts and arrogant branch types are always trying to stir things up. But I imagine you will hear all about that soon enough. Well, if you aim to succeed, that's it. You're rather popular, so popular. You even know the amazing Yuno Ashihara. She is so incredible. Fool boy, it's just for work. Do I look the type to mix me down in civilian motors? Sorry, I didn't mean enough. Stop wasting my time. Get back to fighting origami or whatever it is you do. You see, I'm so sorry. Jaki to jest natenty pacan? Jak ja bym mu strzelił, bo to jest nosak, ale co poradzić. Zresztą później dopiero się okaże, jaki to jest noob i nie ma w ogóle co z nim rozmawiać, bo to jest... To jest człowiek, z którym nie da się rozmawiać, on jest jakiś niepoważny. Znaczy, rozumiem, na jakiej zasadzie działa jego sposób postrzegania świata, ponieważ tak właśnie działa sposób, który wybierają ludzie. Skupiający się na zarobku, skupiają się na korzyściach materialnych i na tym, żeby się jakoś utrzymać swoją pozycję. Ale mimo wszystko rozmowa z tym człowiekiem, jakaś próba rozmowy z nim, przekonania go do czegoś jest... To jest jedna wielka porażka. Przynajmniej takie moje zdanie. Oczywiście ktoś może się ze mną nie zgadzać. Idą z tej strony i z tej strony, więc przyjdziemy najpierw jedną ścieżkę, później drugą ścieżkę. Tu szybciej wyjdzie. I jeszcze raz, i jeszcze. I skasujmy go w środku. Mam cię. Ogry tak, Aragami Glow. Ogry Funk. Meteor Ziver. Dobrze, dużo dropa. Ściana. Coś zrobiłem, ale nie wiem co. Jak ja zrobiłem tam coś po wszystkim? To było coś, walnąłem tą kosą i ściągnąłem później do siebie, tylko... How is that possible? To jest... Ciach. I to. Zaraz. To. I to. Shift i L-ka. Czyli to jest... Ciach. I ciach. Świetnie, dobra.
Nareszcie coś, co jakoś wygląda. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze później jakiś atak można? Chyba już nie. Okej, bonusy odparty, to niech będzie Team APA. Resistance, Muted, Tranquility, Calm level 4, którego i tak nie mogę używać z niewiadomych przyczyn, ale bo tak. Nie kłóćmy się z tym. Gra jest mądrzejsza, czego mogę używać, a czego nie mogę. Po prostu mam za niski level i tyle. Scouting a new member for Blood, Rachel? Precisely. In fact, I believe he arrived at Friar just today. I'm eager to see him in action. Gilbert McLean. I know that name, but I can't remember from where. Most likely the Fenrir Court of Inquiry. Mr. McLean made quite a name for himself during his time at the Glasgow branch. Ah, of course. Fragging Gil, I should have known. He was indicted in the death of his senior officer, wasn't he? Rachel, is the Blood Unit truly so desperate for new members? The God Ark soldiers are strong enough on their own, surely. No, my sweet sister. They will not be nearly strong enough. The blood power that the squad possesses is like a blade of will, honed to a perfect edge. A new catalyst will forge a stronger alloy. Remember, as long as we are together, we can overcome anything. We have come so far already. We can face even this challenge to humanity and create a new dawn for all humankind. I know, Rachel. We will. Hey, bitch, get out of the way. What's going on here, soldier? To be honest, things got kinda out of hand. All I did was ask where he was transferring from, then he just hauled off and slugged me! Are you the Blood Captain? I'm Gilbert McLean. You can call me Gil. As for the kid, well, he was out of line, so I socked him in the face. Just throw me in the brig, or whatever you do here. I'm out. That guy's fuse is way too short. I mean, what the heck was that about? He just... Well, I probably could have been nicer about it. Oh, for sure. You're being super nosy. But still, I always say that violence never solves anything. I thought being casual would open him up a little more. I will overlook this exchange for now, Romeo. But it is up to you to find Gilbert and fix this. I won't have animosity on the field. What? No way. You saw him. He's crazy. Crazy! You two, make sure you back him up. Understood? Oh, come on. How am I supposed to patch things up with him? He's like an animal. An animal, I tells ya. No tak, mam propozycję. Zjedzmy sobie kanapkę z jajkiem, ośmiornicą, ananasem, czy tam arbuzem, czy to była pomarańcza. I zagryźmy jeszcze do tego białym serem. To będzie wyśmienity pomysł i idę o zakład, że po prostu wszyscy się pogodzą i będzie happy. 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 Kto nie lubi być happy? Oh, it's you. Have you decided to punish me yet? We're going to make amends. Is that so? That this guy is the captain, right? Heck, I didn't think he would be so prickly about this. I did what I had to do when I needed to be done, and I won't apologize for that. I'm sorry for can I just think problems so early for I will talk to my milk later. You're a bit prickly too, eh? Just like the captain. Hey, whatever happens, I get the job done, simply as that. Look, a lot of things happened back in Scotland. I will tell you about it another time. Maybe it's the best to start over and Gilbert McLean and transfer to you from the Glasgow branch. I may be the new guy in Blood, but I have been a good eater for 5 years. I am good at what I do. Nice to meet you. Pretty nice. Ładnie, nieźle. Dobra, chodźmy stąd. Czy można już wybrać następną misję? We have spot a large pack of our army ahead. Graham has first help from the nearest branch.
secure the road for survival so they can use as early as possible. Okej. Spring Awakening. Ta misja zostanie wykonana, ale to już w następnym odcinku. Ten odcinek na tym się kończy. Mamy nowego człowieka w drużynie, Gilberta McLeana, który przybył nas ze Szkocji. A tymczasem kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostawicie motywującą łapeczkę, a także będziecie nas śledzić, subując nasz kanał. To by było na tyle. Dzięki. Trzymajcie się.